Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie u mnie. Ja i mój zdarty głos zapraszamy Was na recenzję trzech podkładowych nowości z drogerii. Zapraszam. Głos zdarty, bo dzisiaj jest poniedziałek, a w piątek byłam na koncercie Dawida Podsiadło. No i śpiewałam, no i oto są wyniki i rezultaty. Niczego nie żałuję, ale dzisiaj będę musiała mówić tak troszeczkę bardziej stonowanym tym moim głosem. Będzie głębiej, spokojniej, bo muszę jakoś to dotrwać do końca. Moi drodzy, trzy podkłady. Żadnego z nich nie mam dzisiaj na sobie, a to dlatego, że nie chciałam żadnego z nich faworyzować. Mam coś innego, ale będę Wam pokazywać przybitki na mojej twarzy, pół twarzy. Z Waszej perspektywy to będzie moja lewa strona. Będzie pokryta podkładem albo kremem CC, bo i taki tutaj dzisiaj się pojawi. Bez żadnego, podkładu, primera, bez bazy, bez pudru, bez korektora, nic. Po prostu będzie, słuchajcie, nałożony kosmetyk. A po drugiej stronie będziecie mieli moją niepokrytą cerę. Tak dla porównania. Nie dodawałam też miksera, chociaż jak zobaczycie, wiele tych odcieni wymagałoby tego, ale chciałam też Wam pokazać, jak te dane odcienie, które ja mam u siebie, prezentują się. No to co? Zaczynamy, moi drodzy, o podkładowych nowościach. I pierwszym kosmetykiem, który Wam dzisiaj pokażę i o którym Wam opowiem, to jest, moi drodzy, krem CC marki Eveline. To jest ich Bio Organic Magical Color Correction CC Cream. Ma być blur effect, ma być velvet finish. I ja tutaj tą tubę mam w odcieniu 01 Light Beige i też ten odcień będziecie widzieli na przebitkach oczywiście. To jest jeden z tych kremów CC, który, moi drodzy, wychodzi z tuby biały. Całkowicie. I to każdy odcień tak ma. I tutaj w środku od razu widać po wyjęciu tego produktu z opakowania, że w tym białym kremie są zawieszone takie mini perełki pigmentu. I oczywiście podczas rozsmarowywania, ja tutaj nałożyłam teraz tego za dużo, podczas rozsmarowywania on zmienia kolor. Ja się od razu powycieram, bo zaraz będę brudzić wszystko dookoła. Moi drodzy, to jak wspomniałam, ja mam odcień 01, ten najjaśniejszy, ale na stronie Eveline teraz widzę, że jest dostępnych 4 w sumie. Za ten krem CC na ich stronie trzeba zapłacić 22,49 zł, chociaż teraz widzę, jeszcze jest promocja i on jest w cenie 16,75 zł. Moi drodzy, co nam obiecuje producent? Oprócz tego, że na opakowaniu jest napisane, że ma być rozmycie, bo jest blur effect i velvet finish, czyli ma być taki aksamitny, ma być aksamitne wykończenie. Na stronie czytam: delikatna, skuteczna formuła, dzięki której Twoja twarz stanie się wygładzona, nawilżona i promienna. Cudowne składniki takie jak kwas hialuronowy, witamina A, C oraz organiczny bioaloes zatroszczą się o odżywienie, regenerację i wyrównanie kolorytu. Jest tutaj filtr przeciwsłoneczny SPF 15. Oczywiście on ochroni skórę twarzy przed promieniami słonecznymi. Krem zagwarantuje Ci długotrwałą świeżość. Słońce pojawia się i znika dzisiaj w Warszawie, więc to tło będzie się troszeczkę zmieniać, jak to było u mnie z tym kosmetykiem. Wracamy do sedna sprawy. Moi drodzy, on wygląda u mnie bardzo ładnie i rzeczywiście długo na mnie leży, nie ciastkuje się, nie rozwarstwia, nie wyglądam w nim zbyt mokro, bo niektóre to takie aksamitne kosmetyki, to znaczy kosmetyki o aksamitnym wykończeniu, o takim bardziej naturalnym, stricte niematujące, no potrafią się na mnie szybciej wyświecić, a jak testowałam ten kosmetyk też w dosyć wysokich temperaturach. Oczywiście nie były to temperatury w skali 35 stopni, bo takich jeszcze u nas na szczęście nie ma, no ale już było tak całkiem ciepło i on na mnie ładnie wyglądał i ładnie leżał, z tym, że on tak ładnie leżał i wyglądał w momencie, kiedy nałożyłam bardzo cieniutką warstwę. Tak sobie delikatnie bardzo wyrównałam ten koloryt, wszystko tam prześwitywało. Zresztą na przebitce będziecie widzieć, jak to wygląda, kiedy nałożę właśnie taką ilość, która u mnie się świetnie nosi. Natomiast jeśli chciałam powalczyć o krycie i nałożyłam go więcej, to oczywiście krycie da się budować w bardzo łatwy sposób, no ale on wtedy bardzo szybko u mnie się nie warstwia i nie ciastkuje, po prostu szybko się wyświeca i wyglądam nieświeżo i wyglądam na taką spoconą, taki, wiecie, blask, bardzo niezdrowy blask, więc tego nikt nie chce.
I to mi się nie podobało, natomiast no, ja potrafię sprawić, żeby u mnie działał, tylko oczywiście muszę ograniczyć jego ilość na mojej twarzy. Ta 0,1, którą mam i którą Wam prezentuję na przybitkach, ona jest na mnie ciut za ciemna teraz. I oczywiście, no w gruncie rzeczy to nie jest wielki problem, bo ja po takie formuły i wykończenia sięgam częściej jednak latem, kiedy jestem troszkę opalona, no ale w sytuacji, kiedy się jednak nie opalę, bo mam na przykład u siebie w arsenale SPF 100, którego mam nadzieję użyć właśnie latem, może być tak, że nie ściemnieje, no i wtedy ciężko jest ten produkt, słuchajcie, na przykład wymieszać z czym? Z mikserem do podkładu, no bo jak się go rozprowadza po dłoni, to on jednak jest biały. Jego odcień tak naprawdę widać dopiero wtedy, kiedy się go rozsmaruje na dłoni albo na twarzy. No jeśli to zrobię na dłoni, to już później ciężko mi to wszystko zebrać i zaaplikować na twarz. Nie można, wiecie, kombinować z odcieniem. Jak się wstrzelicie, to jest super, jak się nie wstrzelicie, no to jest problem. Czy on jest oczywiście lepszy od mojej ukochanej Biodermy? Nie. To jest bardzo dobry produkt. Jestem zadowolona z tego nawet delikatnego krycia, bo jednak fajnie to wygląda tak lepiej, wiecie, moja skóra, ale lepsza, no i wtedy ładnie leży, długo się nosi. Natomiast Bioderma przy takiej delikatnej warstwie, jaką nakładam tutaj w tym wypadku, ma lepsze krycie troszeczkę. Niedużo, ale jednak, wiecie, te moje zaczerwienienia czy przebarwienia tu i ówdzie są mniej widoczne. Ale tak poza tym, ja go nie wydaję nikomu, ja go sobie zostawię, będę go nosić zdecydowanie, kiedy zrobi się ciepło. O, tutaj jestem jeszcze troszeczkę niedomyta, jeśli chodzi o podkład, a właściwie ten krem CC. Bardzo solidna opcja, w bardzo fajnych pieniążkach, no umówmy się. Więc to zdecydowanie u mnie na plusik. Kolejny kosmetyk, który Wam chcę przedstawić, to jest podkład już tym razem od AA. To jest Sapphire Long Lasting Foundation, rewitalizujący podkład pielęgnujący. Tu jest i szafir, i kwas hialuronowy, i ja mam odcień 602 Nude. Moi drodzy, co on ma dla Was zrobić? Przenoszę się od razu na stronę AA. Sapphire Foundation to więcej niż podkład i szybko zapomnisz, że masz go na twarzy. Jest ultra lekki, idealnie się rozprowadza i stapia ze skórą, tworząc naturalny efekt drugiej skóry. Luksusowa formuła pielęgnacyjna nasycona kwasem hialuronowym i szafirowym pyłem nadaje gładkość i blask, dbając o odpowiednie nawilżenie skóry. Wyrównany koloryt, młodzieńcza świeżość, zdrowe rozświetlenie za jednym pociągnięciem pędzla, moi drodzy. I tutaj jeszcze pod tym całym tekstem, który dla Was przed chwilą przeczytałam, jest taka skala 10-punktowa, w której jest oceniona długotrwałość, nawilżenie i teraz uwaga, długotrwałość jest 10 na 10. Według AA, przepraszam, nawilżenie 10 na 10, rozświetlenie 9 na 10, krycie 6 na 10, poprawa kolorytu 10 na 10, wygładzenie 7 na 10. I teraz, jak to u mnie z nim było? A no, muszę przyznać, że to jest najsłabsze ogniwo dzisiejszego filmiku i tak nie do końca jestem z niego zadowolona. Nie sprawdził mi się. Dlaczego? Ta długotrwałość 10 na 10, no w moim przypadku absolutnie to się nie sprawdza. Nawilżenie zdecydowanie tak. Nie powiedziałabym, że on jest niewyczuwalny, że jest taki super lekki. Ja nakładam naprawdę niewiele produktu na twarzy. Zaraz zobaczycie na przepisce, że jego krycie jest zdecydowanie lepsze od tego kremu CC przy delikatnej warstwie. Nawet jak sobie więcej tego CC nałożę, to przy delikatnej warstwie ten produkt daje mi o wiele więcej krycia. Bardzo ładnie wygładza. Ja przyznam, że zaraz po aplikacji ten kosmetyk wygląda bosko, bo on rzeczywiście rozświetla, ale w taki bardzo naturalny sposób jest wygładzenie. Taki blur, rozmycie, jest lepsze krycie, jest bardzo dużo nawilżenia, co u mnie absolutnie no jest po prostu niepotrzebne, co się przekłada oczywiście na bardzo szybkie wyświecenie i nieściastkowanie znowu. Z tym, że on wygląda bardzo nieładnie i nieświeżo po kilku godzinach. Tutaj już nie wchodzi w grę absolutnie zbieranie nadmiaru sebum bibułką czy pudrowanie, bo tylko jest gorzej, wiecie, robi się taka ciapka. Ja go czuję na twarzy. Nawet jak nałożę delikatną warstwę, to może przez tą jego moc nawilżenia ja czuję, jak on leży i mam świadomość non-stop, że mam makijaż na twarzy. Powiedziałam Wam, że on się ani nie ciastkuje, ani nie rozwarstwia, tylko tak maksymalnie wręcz wyświeca i to prawda, tego się będę trzymać. Natomiast on jeszcze dodatkowo, i tu mam problem z tą jego długotrwałością, no bo niby tutaj się, wiecie, nie przeciera, natomiast z racji tego, że nie jest taki właśnie mega nawilżający i kremowy, to on, wiecie, po jakimś czasie wchodzi mi w zmarszczki, zbiera mi się, nawet jak jest porządnie przypudrowany i jak jest na bazie matującej i utrwalonym mgiełką,
i próbowałam różnych kombinacji, różne pudry, mgiełki, bazy, bez bazy i za każdym razem w gruncie rzeczy wygląda to tak samo, czyli świecę się strasznie, jakbym się bardzo spociła. Jakbym poszła na siłownię i dała sobie wycisk w makijażu i potem bym tak chodziła, wiecie, to wszystko, nie, wygląda to bardzo nieświeżo, bardzo nieatrakcyjnie się w nim czuję. Zdecydowanie nie jest to kosmetyk dla mojego typu cery. No może nawet nie typu, bo wiecie, z tymi cerami mieszanymi to jest różnie. To, że coś się nie sprawdza mi, wcale nie znaczy, że Wam, właścicielom, też cer mieszanych się nie sprawdzi. No u mnie z tą przetłuszczającą się strefą T to kompletnie nie gra. I trzeci, ostatni podkład to jest taka, moi drodzy, reaktywacja. To jest udoskonalona formuła, w gruncie rzeczy nie wiem po co. To jest Maybelline Superstay, jaka to jest opcja? Superstay Active Wear, przepraszam, i ja mam tutaj odcień 10 Ivory. I tutaj zobaczycie na przebitce, że to Ivory, które w gruncie rzeczy kojarzy się z dosyć jasnym odcieniem, wcale taki jasny nie jest. Musiałam mieszać z mikserem 1 do 1. Inaczej, no inaczej było tak jak na przebitce właśnie. Moi drodzy, to jest podkład, którego ja tą pierwotną formułę uwielbiałam. Ja uważałam, że to jest zamiennik tańszy podkładu matującego od Fenty. To samo wygładzenie, porządne krycie, długotrwałość. To był, jeśli chodzi o podkłady, wiecie, takie matujące właśnie, długo leżące na mojej twarzy, mój ulubiony podkład. Długo zastanawiałam się, czy kupić tą udoskonaloną wersję, ale zatęskniłam, szczerze mówiąc, za tym produktem. No i czym się różni ta opcja od tej poprzedniej? Ano, ma być bardziej długotrwała jeszcze. No bo w tym kosmetyku teoretycznie możecie chodzić do 30 godzin. Powiedzcie mi w komentarzach, czy jest ktoś, kto rzeczywiście potrzebuje tego typu podkładu? Chodzicie tak długo? Idziecie spać, wstajecie, w ogóle nie śpicie? Nie wiem, bo ja nie znam nikogo. Nie miałam nigdy takiej sytuacji, że siedziałam sobie z przyjaciółkami, kurde no, tak z 25 godzin bym poszalała, nie ma takiego produktu na rynku, no. Czy to była jakaś luka, którą oni starają się wypełnić? Nie wiem. Co ja tutaj czytam na stronie Maybelline o nim? Bądź swoją własną profesjonalną wizażystką dzięki utrzymującemu się przez 30 godzin podkładowi kryjącemu od Maybelline. Nasycone pigmenty zawarte w trwałym podkładzie całkowicie odmieniają skórę. Lekka, jednocześnie bardzo skuteczna formuła kryjąca gładko rozprowadza się po skórze, zapewniając nieskazitelne wykończenie makijażu, który utrzymuje się przez cały dzień. Nie zawiera oleju, nie zatyka porów. Produkt przedbadany dermatologicznie. Kocham ten podkład. On jest tak dobry, jak tamta starsza wersja. Mniej oksyduje. Ja pamiętam, że tamten mi troszeczkę oksydował, co ja brałam pod uwagę, mieszając go z mikserami. Mój mąż znowu buszuje w kuchni. Dopiero co ja, to nie wiem, co się dzieje. I ten egzemplarz, może z racji tego, że jest nowy, nie zauważyłam oksydacji u niego. Oczywiście muszę go mieszać z mikserami przez ten jego odcień. No to jest to wygładzenie, które ja pamiętam, to porządne krycie, ta długotrwałość, on mnie nie wysusza. Jest wiele osób, które... się zrobiło tak mega ciemno. Jest wiele osób, które pamiętam, narzekały na poprzednią wersję, że wysusza. No wiecie, no to jest podkład matujący, tutaj trzeba porządnie zadbać o cerę. Przed nałożeniem makijażu trzeba zawalczyć o nawilżenie. Ja oczywiście pod niego już nie kładę bazy matującej i nie spryskuję go mgiełką matującą. Ale on pięknie leży. I tak, dalej utrzymuję, że to u mnie, przynajmniej w moim osobistym przypadku, na mojej osobistej twarzy, wygląda dokładnie tak, jak wygląda Fenty podkład, oczywiście w o wiele wyższej cenie. Ten sam efekt, ta sama długotrwałość, no taka perełka. Cieszę się, że znowu po niego sięgnęłam, bo i jego starszą wersję, i produkt od Fenty już wykończyłam dawno temu. No i chociaż mam oczywiście dobre, długotrwałe, matowe produkty u siebie, to zdecydowanie cieszę się, że tutaj do mnie znowu zawitało. Moi drodzy, jeśli chodzi o podkładowe nowości z drogerii, ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę, tak, dzisiaj mamy środę, kiedy to widzicie, w niedzielę i kochani, będzie o konturowaniu na mokro i będzie o tych wysokopółkowych produktach i po prostu pokażę Wam, co mam. Zrobię Wam przegląd, porozmawiamy o formułach, o odcieniach, powiem Wam, co lubię, a co jest takie, wiecie, może warte tego, żeby to przemilczeć. Wyciągnę to wszystko i wiecie, co tego jest sporo. Tak. No jest dużo, więc to będzie długi filmik. Przygotujcie sobie jedzenie i picie. Do zobaczenia w niedzielę. Na razie, pa!